Uznanie, pamięć i szacunek w sporcie można okazać na wiele sposobów. Najwyższym poziomem docenienia zasług piłkarza przez klub jest zastrzeżenie koszulki z jego numerem. Początki tego zwyczaju sięgają dawnych lat w amerykańskich ligach koszykówki i hokeja. W piłce nożnej nie było to możliwe aż do lat 90., gdy największe ligi piłkarskie, wzorem angielskiej, zniosły przymus występowania drużyn w koszulkach z numerami od 1 do 11. Jednym z pierwszych, który dostąpił tego zaszczytu, był Włoch Franco Baresi, który przez 20 lat nieprzerwanie reprezentował barwy Milanu. Klubu, który jako pierwszy na świecie zastrzegł dwie koszulki, bo obok szóstki Baresiego, kilkanaście lat później było jasne, że w ekipie Rossonerich nikt nie zagra już z numerem trzecim, należącym przez ponad dekadę do kolejnego kapitana Paolo Maldiniego. Tu jednak pozostawiono furtkę, bo numer po ojcu będzie mógł przyjąć któryś z jego synów, jeśli kiedyś trafi do pierwszej drużyny Milanu. W przypadku bohaterów Mediolanu droga do sławy wiodła przez długoletni związek z klubem. Z drugiej strony, wśród najsłynniejszych zastrzeżonych dziesiątek znajdziemy Roberto Baggio, któremu ukłon oddała Brescia po zaledwie 4 sezonach. Podobnie Brazylijczyk Pele, który mimo iż przez 18 lat strzelił dla Santosu ponad 1000 goli, zastrzeżonej dziesiątki doczekał się dopiero w New York Cosmos, gdzie grał tylko przez 2 sezony. Jednym z największych szczęściarzy jest Claudio Bellucci, który jako ostatni w historii zagrał z dziesiątką w drużynie Napoli. Od sezonu 2001-2002 numer ten trafił bowiem na honorowe miejsce w klubowej gablocie ku pamięci legendarnego Diego Maradony. Polskie kluby też zastrzegły kilka numerów dla swoich największych gwiazd. W Legii od 2006 roku niedostępna jest koszulka z numerem 10, która została wycofana z użytku dopiero 17 lat po śmierci Kazimierza Dejny. Nieco inaczej było w Widzewie, gdzie już kilka dni po śmierci Włodzimierza Smolarka podjęto decyzję, że nikt więcej nie zagra tam z numerem 11. Nie bez powodu mówi się, że kibice są 12 zawodnikiem drużyny. Ci najbardziej fanatyczni zostali przez swoje kluby uhonorowani zastrzeżeniem właśnie numeru 12. Wśród nich są Sparta Praga, Bayern, Lazio Fenerbahce, a także polski Lech czy Widzew. Panathinaikos z kolei zarezerwował dla swoich fanatyków trykot z numerem 13, oznaczającym numer bramy, przez którą na stary stadion w Atenach wchodzili najwierniejsi kibice. Na odrębny wątek zasługuje legendarny bramkarz złotej jedenastki reprezentacji Węgier, Gyula Grosics. Grający przez wiele lat w Honwedzie Budapeszt, marzył o przejściu do stołecznego Ferencváros. Niestety, węgierska władza państwowa nie wyraziła zgody na transfer, zsyłając go do prowincjonalnej drużyny Tatabánya, gdzie w 1962 roku zakończył karierę. 46 lat później, w 2008 roku, szefowie Ferencváros zorganizowali towarzyski mecz z Sheffield United, w którym od pierwszej minuty między słupkami gospodarzy po raz pierwszy w życiu stanął 82-letni Grosics. Po zakończeniu spotkania władze klubu oficjalnie zastrzegły bluzę bramkarską z numerem 1, a co roku, aż do niedawnej śmierci Grosicza, jego nazwisko widniało na liście piłkarzy zgłaszanych przez Ferencváros przed każdym sezonem. W tym odcinku to wszystko. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał, aby nie przegapić kolejnych piłkarskich ciekawostek.